Poranek Radia TOK FM Moim gościem jest Paweł Poncyliusz Sprawa i Sprawiedliwości, mieszczuch. Zatem daję panu teraz możliwość zaatakowania, czy właśnie obrony Trybunału Konstytucyjnego przed słusznym gniewem licznych światłych komentatorów, na przykład Jana Wróbla, którzy się denerwują, że znowu coś będą gmyrać przy krusie. Dzień dobry przede wszystkim. E, tak, to prawda, że... Ja się cieszę, że Trybunał Konstytucyjny zmusza nas do, do podjęcia działań i do rozwiązania problemu Krusu, bo ten problem jest. Oczywiście koledzy z, reprezentujący okręgi wiejskie powiedzą, że do Krusu Polsk, Polacy podatnicy dokładają 15 miliardów, do ZUSu 40 miliardów, a więc to są niewspółmierne kwoty i że lepiej się zająć ZUSem, a nie Krusem. Ale ja uważam, że krok po kroku. Dla mnie ważne by było, żeby zbudować pewien system, nawet jeżeli on miał być odroczony w swoim działaniu. Dzisiaj na pewno nie jest paradoksem, że pani w kiosku ruchu płaci 800 zł ubezpieczenia społecznego miesięcznie, a rolnik, który ma 50 hektarów i naprawdę całkiem nieźle sobie daje radę, płaci tych złotych około 200-300 kwartalnie. To jest, jest pewna nierównomierność. I powiedzmy sobie szczerze, koszty życia w mieście czy to będzie emeryt, czy, czy zamożna osoba, są niestety porównywalne. Um, więc też musimy brać to pod uwagę. Ja zdaję sobie sprawę, że część krusu jest tak naprawdę kwestią takiej, takiego zasiłku e, społecznego, mhm. takiego zasiłku dla, be, dla bezrobotnych, ale miałem niedalej niż kilka tygodni temu rozmowę z osobą, która z Warszawy właśnie mieszczył, wyprowadził się pod Warszawę w kierunku Zale góry Kalwarii. Mówi: słuchaj, na mojej ulicy tylko ja i jeszcze jeden człowiek płacimy ZUS, reszta się przepisała na krusy, w tym również aktorzy, przedsiębiorcy mówi, a rolnika mamy na tej ulicy tylko jednego. Więc jest coś na rzeczy, no i te, ale niestety to będzie też trudny czas, bo powiedzmy sobie szczerze, ten najbliższy rok to nie jest rok sprzyjający tak zasadniczym reformom, tym bardziej, że oba ugrupowania będą się oglądały PSL z tego powodu, że to jest jego jego matnie, no, je, jego zaplecze y, polityczne. Żeby zrobić mu krzywdę, no to tak naprawdę można sobie samemu podcinać, to tak samo jakby sobie podcinać żyły. A z drugiej strony Platforma Obywatelska, która przez trzy lata no, nie była skora do stawiania pryncypialnie tej sprawy na, na, na koalicyjnym gremium, no też będzie miała pewnie duże opory, więc ja się obawiam, że tak jak pan naszkicował na te trzy scenariusze, to ten, ten trzeci scenariusz, czyli takiego nierobienia zbyt wiele, tak jak reforma w 2009 w 2009, Leszek, Leszek Korzeniowski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, Platformer, jasno stwierdzał w Gazecie Wyborczej. Choć o to, mamy 15 miesięcy na zmianę przepisów, a 12 miesięcy do wyborów. Tak. Myślę, że rząd się zmierzy z tym problemem. No, no, myślę, że zmierzy się po tych 12 miesiącach, w ciągu tych między 12 a 15. Ale myślę, że to, to jest chyba racjonalne, tak szczerze mówiąc. Czyli gdyby PiS był dzisiaj u władzy, to by pomknął w stronę reformy Krusu tuż przed wyborami. Znaczy, ja nie wiem, co by dzisiaj zrobił PiS. Ja pamiętam tylko, że trzy lata temu Platforma Obywatelska, idąc do wyborów w 2007 roku, mówiła, że wszystko pozmieniamy, po poprostujemy wszystkie ścieżki, które są pokręcone i pisk, tak których mówił. nie to robił. To tak nie mówił. To prawda, natomiast dzisiaj przychodzi rozliczyć rządzących, a nie tych, które są w opozycji. I, i, i kłopot jest taki, że przecież głośno. Głośno podnoszono kwestię reformy finansów publicznych. Każdy, kto cokolwiek zna się na państwie, wie dobrze, że jednym z ważnych elementów reformy finansów publicznych jest właśnie rozwiązanie problemu ubezpieczeń społecznych dla, dla rolników. To jest, to jest bardzo skomplikowana formuła. Ja nie potrafiłbym panu dzisiaj podać recepty, jak tę kwestię rozwiązać. Ja do tej pory myślałem, że te ilości hektarów mogą być pewną dominantą dla, dla zwiększania tej składki, ale, ale no rozumiem, że Trybunał mówi jasno, to musi być oparte o dochody, a nie o, o hektary, no bo wiadomo, można na 10 hektarach uprawiać czosnek albo żyto i, i z tego wynikają trochę inne dochody. No ale wie pan, dlaczego tylko o rolnikach? Jak już tak odważnie pan idzie, to ja teraz pana podpuszczę. Uwaga, nie? Mieszczuch. podpuszczam mieszczuch. Mieszczuch pana. Mieszczuch tak? jest podpuszczalny. E, mieszczuch, ja, ja nie muszę chyba dodawać, że z pisu. Otóż, e, panie mieszczuchu, z pisu. No przecież rolnicy rolnikami, ale, ale wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyka również innych takich emerytur, do których dopłacamy. To są na przykład emerytury służb mundurowych. No, duchownych, to może niewielka grupa, ale, ale irytująca część Polaków, studentów, górników czy, czy bezrobotnych. Na no, zwłaszcza, jeżeli chodzi o służby mundurowe, to wiemy już, że Ludwik Dorn się potknął na samym takim sugerowaniu, że należałoby coś zmienić na lepsze, nie na gorsze. No, myślę, że on się akurat na tym nie potknął, potknął się na, na, innych, na innych rzeczach albo na innych osobach. Ale każde miejsce spraw wewnętrznych i administracji, które daje do zrozumienia, że można by coś ulepszyć w emeryturach mundurowych, wywołuje burzę w resorcie. No, 3 miliony ludzi, zdaje się, nie? Wiele więcej miliardów złotych niż to, co mamy dla, wobec. No jest pytanie, rolników. kiedy ktoś już będzie postawiony pod ścianą, bo, bo problem polega na tym, że od wielu lat w Polsce mamy takie mieliśmy do tej pory proste rezerwy, że nie trzeba było nic takiego poważnego robić, się sprzedało jedną tam telekomunikację polską czy, czy, czy jakąś inną wielką spółkę, wzięło się za to miliardy. zresztą Minister Grat w tej chwili też to próbuje robić, tylko przekłada z kieszeni do kieszeni te spółki, sprzedaje skarb państwa, kupuje PGE albo, albo jaka, jakiś bank, kupuje drugi bank, więc to że tak taki event, jeśli chodzi o partię liberalną. Natomiast Kończą się te takie naturalne rezerwy, i teraz jest pytanie: które ugrupowanie, czy kto z polityków powie, dobrze, proponuję reformę, nawet niech ona będzie odłożona w czasie, ale już napiszmy, jak to będzie działało. A potem można przesuwać tą datę wejścia w życie. Natomiast no, konia z rzędem temu, który w ogóle zbuduje ten system i będzie miał, będzie miał odwagę, pewne poczucie odpowiedzialności, bo ja mam cały czas takie takie przekonanie, że trochę my idziemy na takie zderzenie z górą lodową, ale każdy jeszcze oszukuje się, że, że tu nic złego nie, się nie stanie, że jeszcze jakoś tam dowieziemy się do następnych wyborów albo do jakiegoś innego okresu, w którym coś się innego zdarzy, będzie jakiś zastępczy temat. No, mnie trudno dzisiaj odpowiadać za rządzących. Rządzący dzisiaj mają ponad 230 jeden głosów w Sejmie, mogą zrobić wszystko. Jest pytanie, kiedy położą coś na stole. Nam opo jako opozycji wolno jest wybrzydzać. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że wszyscy siedzimy na tej samej gałęzi, prędzej czy później na trzaśnie. No ale jest pan w stanie przekonywać swoich kolegów w pisie do ewentualnej ko y koalicji programowej SPO w sprawie reform mundurowych, reform górniczych, reform rolniczych. Znaczy Myślę, że jestem, byłbym w stanie, gdyby był jakiś projekt na, na, na stole albo gdyby była inicjatywa, słuchajcie, usiądźmy dzisiaj, porozmawiajmy o założeniach i to, co uzgodnimy, potem przełożymy na konkretne zapisy projektów ustaw. Dzisiaj nie ma takiej praktyki w, w, w polskim parlamencie ani w polskiej polityce, to znaczy i tego, cały zestaw ustaw zdrowotnych jest tego najlepszym dowodem. No, coś się tam ściubi w gabinetach ministerialnych i, i, i naraz się kładzie na stole przeprowadzania puszcza bardzo szybko przez, przez procedury rządowe, uzgodnienia społeczne i mamy projekt, którym, z którym się już trzeba zmachać, zmagać. Jeśli to ma być na takiej zasadzie, to nie przekładam nikogo z moich kolegów do, do pracy nad tym. Jeśli natomiast to będzie na poziomie założeń, dyskusji tego, co zrobić, żeby to miało ręce i nogi, ale też no, jak najmniej dotkliwe skutki dla tych branż, no to myślę, że, jest, że każdy, każdy polityk byłby otwarty na taką rozmowę. Myśli pan, że naprawdę każdy, bo ch chyba żyjemy w kraju, w którym szef partii opozycyjnej stawia warunki prezydentowi, aby w ogóle podać mu rękę, a Pan by chciał, żeby się toczyły mądre, dalekosiężne rozmowy, w których obie strony stracą, bo nie ma co ukrywać, każdy, kto podpisze dzisiaj projekt reformy odbierającej ludziom coś, straci. No to należy raczej może, do, znaczy należy na pewno do grupy umiarkowanych polityków Prawa i Sprawiedliwości, i, i też uważam, że że tylko taką umiarkowaną umiarkowanym zachowaniem można cokolwiek poprzeć, posunąć do przodu na lepsze w Polsce. Nie, nie chciałbym się za wszystkich tłumaczyć. Natomiast gdzieś żeśmy się w tym wszystkim, w całej tej, w tym sporze pogubili o tyle, że chyba nam zniknęło z horyzontu. To, co jest najważniejsze, dobro państwa. Czasami zajmujemy się sami sobą, udowadniając, kto ma rację, albo kto co musi zrobić, żeby, żeby w ogóle z nim rozmawiać. Ja jestem zwolennikiem raczej takiej koncyliacji. No w, tym, w tej kadencji, Sejmu, chyba się to nie uda. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych. A w tej kolejnej kadencji będziecie opozycją, czy, czy Tusk będzie siedział w opozycji? No, ja wolałbym, żeby to Donald Tusk odpoczął i, i posiedział w opozycji, też mając to te swoje doświadczenie, komentując, co się, co się będzie działo, no ale. Jak pan dobrze wie, o tym decydują wyborcy, a politycy tylko mogą chcieć, mieć chęci, mieć pomysły. No jak pan myśli, dlaczego wyborcy, jeśli wierzyć sondażom, bo jak wiadomo, robią media mainstreamowe, czy co się kiedyś w naszej młodości nazywało chyba reżimowe, ale gdyby już uwierzyć tym mainstreamowo-reżimowym sondażom, dlaczego wyborcy wolą jakoś od odpisu? Na no, pewno zadaje sobie pan nieraz to pytanie, muszę się, zadaje, no, ja, Paweł Pontyliusz, inteligentny, fajny człowiek, dlaczego mnie nie chcą, chcą tych. A co moich kolegów z PO? No myślę, że jest wiele, wiele powodów. To znaczy, dzisiaj chyba Polacy są, um, znaczy, oczekują takiego spokoju. I nawet są w stanie przystać na to, że nie ma reform, byleby by im się nie zmieniało na, na, na gorsze albo nie za bardzo gorsze. To znaczy, że no, ewentualnie są w stanie zaakceptować, że zamiast szyneczki kładziemy mielonkę na, na chlebek, a chlebek nie ma sełkiem, a, a margarynu. I, I znaczy, jest nastrój spokoju. To tak jak w 2005 roku e, wbrew oczekiwaniom wielu, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory bo okazało się, że lepiej, lepiej słyszy społeczeństwo, to dzisiaj, dzisiaj niestety jest tak, że Donald Tusk na pewno ma dobry słuch społeczny. Jest pytanie tylko, jak my na tym wyjdziemy na sam koniec, no bo pewne odwlekanie różnego rodzaju zmian, prostowania ścieżek w Polsce yy, będzie, będzie kosztowało o wiele większe większą odpowiedzialność kolejnych ekip, czy też no, w kolejnych, w kolejnych latach, latach rządzenia nawet i Platformy Obywatelskiej. No tutaj przykład Łotwy jest chyba dobry. To znaczy premier, który powiedział, że trzeba dokonać drakońskich cięć, został odesłany do konta, a w jego miejsce przed premier, który dokładnie te cięcia realizuje i tego akurat ludzie lubią. No, to czasami jest coś czego nie da się żadną, żadną metodą matematyczną, żadnym wzorem matematycznym objąć. No jest tak, jak jest. Przed nami długi marsz. Im krótszy dla PiSu, tym, tym moim zdaniem lepiej. No, ale to, to musi grać. To znaczy, Dzisiaj też Prawo i Sprawiedliwość musi pokazać, że jest opozycją nie tylko krytyczną wobec rządu, ale też opozycją, która ma pewien plan działań na, na to, jak będzie w rządzie. Aha, moim to, zdaniem, rozmarzył tu się powiem. pan, rozmarzył. Ja też rano tak mam takie chwile.